Baba z wozu konią lżej. Witajcie na Wsoklasy. Z tej strony Izabela Marciniak i Julia Netter. A teraz już poważnie i merytorycznie. Dzisiaj pogadamy sobie o stereotypach, czyli o tym, czym właściwie wszyscy się posługujemy. Taki właściwie nieuświadomiony często i zautomatyzowany sposób. No właśnie, czym są te stereotypy tak w ogóle? Stereotypy, najprościej mówiąc, to automatyczne mechanizmy, którymi posługujemy się na co dzień. Są one projekcją naszego systemu wartości, przesycone są emocjami, które posiadamy do określonych osób i grup społecznych. Jednak na przestrzeni czasu bardzo zmieniło się podejście do stereotypu, bo niegdyś uważaliśmy je za sztywne, niepotrzebne ograniczenia naszego umysłu, a tak naprawdę okazuje się, że stereotypy pomagają nam w codziennym funkcjonowaniu, upraszczając rzeczywistość, ciążając nasz mózg. Dzięki nim jesteśmy w stanie dużo szybciej funkcjonować, nie tracąc potrzebnej energii. I też jak wspomniałaś o sposobie myślenia o stereotypach, to myślę, że warto też się zastanowić nad ich treścią, bo przecież mogą być pewnie jakieś stereotypy, które świadczą o jakichś nadpozytywnych przesłankach, na przykład na temat jakiejś grupy społecznej, a jak wspomniałaś o wartościach, to koniecznie trzeba dodać o kołowym modelu wartości osobistych, który zaproponował Boski. I na tej cyrkularnej formie można zobaczyć sobie różne wartości, które funkcjonują w różnych społeczeństwach, w jakimś mniejszym czy większym natężeniu. I na tej podstawie, zależnie od tego, jakie grupa posiada wartości, będą się budowały stereotypy w kontekście jakiejś grupy obcej niż własna. Zgadza się? Dokładnie tak. Też stereotypy to jedno, ale możemy też posiadać autostereotypy, zgadza się? Jak najbardziej, autostereotypy towarzyszą nam codziennie. Są to przekonania dotyczące nas samych i grup społecznych, do których przynależymy. Czyli wiążą się one też z jakimiś oczekiwaniami, prawda? Więc jeżeli my przyjmujemy też jakiś autostereotyp, to można powiedzieć, że niejako sami się w ten sposób definiujemy. Zgadza się? Zdecydowanie tak. Definiujemy siebie albo naszą grupę społeczną, do której przynależymy. Dlatego też tak bardzo kategoryzujemy. Więc kategoryzacja wydaje się takim mechanizmem, za pomocą którego formułuje się stereotyp, tak? I w jakimś sensie utrwala i potem żyje swoim życiem, trochę jak mit. Trochę tak jest. Kategoryzacja jest podstawową rzeczą do tego, aby stereotyp się utworzył. Następuje wtedy depersonalizacja jednostki ja. Widzimy siebie jako grupę, nie jako jednostkę własną i zaczynamy dzielić się na grupę obcą i grupę własną. Czyli to jakby zabiera taką podmiotowość jednostce i też całą ciekawość i otwarcie, które mogłoby się pojawić w wyniku spotkania, zgadza się? Bo wtedy, kiedy na przykład widzę kogoś, kto jest reprezentantem jakiejś grupy, o której ja mam już jakieś silne przekonanie, czyli właśnie ten stereotyp mocno emocjonalny i mocno związany z wartościami, wówczas będę miała już wiele uprzedzeń, co właściwie jest już skutkiem stereotypu, posługując się tą ramą komunikacyjną. Zaczynam etykietować, nazdawać nazwy grupom, dzielić się na grupę swoją. Ja, oczywiście grupa, która należy do nas, jest grupą lepszą. Jasne. I grupę obcą. Która będzie raczej nam przeszkadzała. Właśnie cała historia ludzkości jest splamiona konfliktami zbrojnymi. Jesteśmy o historii wojny, bo przez wszystkie epoki towarzyszyło nam bardzo dużo napięć jednak, które rozwiązywaliśmy jakąś agresją. A to zlewanie się ze sobą podmiotów, tej grupy, na którą projektujemy jakiś stereotyp, też doprowadza do takiego zjawiska, które nazywa się homogenizacją. I mi się to bardzo kojarzy z serkami homogenizowanymi. Nie wiem, czy jadłaś, nie wiem, czy jedliście. Ale właśnie proces homogenizacji też polega tak ogólnie jakby w naukach żywieniowych na tym, że każdy centymetr sześcienny jakiejś substancji ma być absolutnie jednorodny pod względem konsystencji, zawartości. Podział na grupę własną i grupę obcą najbardziej widoczny jest w podziale, który występuje na całym świecie. My kobiety, oni mężczyźni. Dobrze, że nie pokazałaś na mnie, bo tak się chwilę zastanawiałam, w którym kierunku to wierzchło. I o tym będziemy dziś rozmawiać. Stereotypowo podzieliliśmy się na kobiety i mężczyzn. Ale trzeba pamiętać o tym, że świat jest dużo bardziej skomplikowany. Tak, i właściwie to niewiele o nim wiemy. To jest właśnie ta metoda, którą chciałbyśmy dzisiaj zaproponować, czyli rozmawiać o płciźnie poznawczej, a więc o stereotypach, w
skomplikowany i problematyczny sposób. W świecie, w którym żyjemy, dominuje androcentryczny punkt widzenia. Świat skrojony jest pod mężczyzn i nie ma się co z tym kłócić. Książka, która jakiś czas temu wyszła, Niewidzialne kobiety, też we wstępie traktuje o tym, że podmiot jako obywatel jest w domyśle męski. I za tym stoją ogromne ilości danych związane z ochroną zdrowia, związane właściwie z każdym aspektem naszego życia, gdzie po prostu faworyzowana jest męska pozycja. Jeżeli chodzi o polską scenę literacką, to nominowaną książką Nagrody Nike zeszłego roku była książka Izabeli Morskiej, którą kiedyś mogliśmy znać pod nazwiskiem Filipiak, Znikanie. Izabela opisuje tam, Izabela, to musiało się pojawić, opisuje tam swoje zmagania z chorobą i właśnie z tym całym systemem medycznym, gdzie mimo tego, że można powiedzieć, że to jest jednak osoba w jakimś sensie znana, osoba pracująca słowem, to jednak przez cały swój proces leczenia borykała się z różnymi stereotypami związanymi z tym, że właśnie jest kobietą. Co na przykład objawiało się tym, że kiedy był kłopot z dodiagnozowaniem, czy z jakimś nowym objawem, który się pojawił, bo one rzeczywiście w tej boleriozie no, są bardzo takie niecharakterystyczne, to bardzo często była posądzana właśnie o to, że ma nierówno pod sufitem, tak? Bo jednym ze stereotypów w medycynie jest to, że kobiety no, histeryzują, tak? Czyli są bardzo takie no, emocjonalne, niezrównoważone i, no, i z całą pewnością somatyzują. Kiedy wspomniałaś o tym, że Izabela pracuje słowem, musimy wspomnieć o tym, że tak naprawdę język, który kształtuje naszą rzeczywistość, jest w dużej mierze androcentryczny. Gdy mówimy lekarz, adwokat, najczęściej wizualizuje nam się mężczyzna. Jest wiele w ogóle takich zawodów, gdzie końcówka żeńska brzmi jakoś tak niezgrabnie, tak? Jest ona dla nas jakaś obca pod kątem słuchu. Nie jesteśmy z nią oswojeni, bo nie jest to używane. Szczególnie widać to w tych męskich zawodach, to znaczy męskich. No właśnie, to jest tak, że przez to, że jesteśmy zanurzeni w języku i właśnie w kulturze, to jest bardzo trudno jakby wyjść z tej narracji, do której jesteśmy trochę zobligowani. Zdecydowanie, w tych zawodach, w których przez wiele lat funkcjonowali głównie mężczyźni, szczególnie w zawodach militarnych, raczej nie używa się słów typu generałka. Mm-hmm. Samo słowo żołnierka brzmi w pewien sposób mniej poważnie niż żołnierz. Mm-hmm. Wy używacie feminatywów? Ja na przykład bardzo lubię i staram się w ramach nawet jakiejś takiej swojej gimnastyki językowej, czy po prostu tego, że lubię uwzględniać kobiety, właśnie w każdym aspekcie, jak jest możliwy, to robię to z przyjemnością. Oglądasz nas i myślisz, babskie gadanie. Bo przysłowia to kolejna rzecz, która kształtuje nasz język. W przysłowiach najczęściej kobiety opisywane są jako gderliwe, gadatliwe, rozchwiane emocjonalnie. Kiedy mówimy już o przysłowiach, w których pojawiają się kobiety, polecamy przeczytać artykuł Anny Cegiełki, która przedstawia przysłowie w języku polskim i angielskim, w których pojawiają się kobiety w różnych rolach. Kiedy umiera mężczyzna, ostatnią rzeczą, która się w nim porusza, jest jego serce. A w kobiecie? A myślałam, że połowy dokończ! Oczywiście język. Obecnie tendencje światowe, jeżeli chodzi o globalną północ, raczej rozwijają się w takim kierunku non-genderowym, jeżeli chodzi o wychowanie. Mamy to do zaobserwowania chociażby w takich systemach szkolnych czy przedszkolnych, które gdzieś tam są oparte bardziej o te filary Montessori, gdzie bardziej się stymuluje i podąża za tym, w jakim sensie jednostka się jakoś przeżywa, czyli nie klasyfikuje się tego na jakieś damskie i męskie, bardziej chłopięce, w sumie i dziewczęce na tym etapie rozwoju, ale jednak jako osoby tutaj, które mają po 25 lat, doświadczyłyśmy czegoś innego. Tak. Gdzieś nadal pokutuje to, że zabawki dzielone są na zabawki dla dziewczynek, które najczęściej są różowe, i zabawki dla chłopców, roboty, samochody, rzeczy do konstruowania. Chłopcy nie płaczą, co ma później negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi o ich emocjonalność, której zabrania im się w dzieciństwie. No tak, że w ogóle płacz jakby jest związany z jakąś kruchością, a warto dodać, że pod kątem biologii jest to właściwie relaks układu nerwowego. I konsekwencje tego, że dziewczynom nie wypada się denerwować, są takie, że zamienia się prawie wszystkie emocje negatywne, tak w ten sposób nazywane w jakimś sensie, które są trudne i uciążliwe, dyskomfortowe do przeżycia, przekształca się w smutek, każe się właściwie smucić, bo kobieta, dziewczyna może być melancholijna, no ale nie zła, tak? No, nie pełna pretensji i wkurwienia. No bo jednak jest różnica między złością a wkurwieniem. Psychometrycznie kobiety uzyskują wyższe wyniki na skali uległości.
Jesteśmy do tego przygotowywane przez całe życie. Kiedy wspomnimy rodzinny, tradycyjny obraz rodziny, w którym mama jest w domu, opiekuje się nami, czyli pełni tą funkcję uległą, opiekuńczą. Zdolną do poświęceń, dokładnie. Ochraniającą. Zaś tata jest tą osobą, która przynosi do domu pieniądze, ma tą pewną sprawczość tego, w jaki sposób te pieniądze są wydawane. Warto zwrócić uwagę, że właśnie te feminatywy, o których wcześniej rozmawiałyśmy, są zalegalizowane w języku polskim, zwłaszcza dla ról opiekuńczych, jeżeli chodzi o perspektywę zawodową kobiet. Mamy opiekuńczą nianię, panią przedszkolankę, ale brakuje nam niania? Tak, że jakby to jest w jakimś sensie takie trochę sztucznie językowo dla nas, my to czujemy i dlatego nas to bawi, ale to jest odpowiedź też na to, że mniej mężczyzn jednak garnie się do takich zawodów. Odbieranie funkcji opiekuńczej mężczyznom powoduje pozbawienie ich możliwości emocjonalnego kontaktu z dziećmi i z całym światem. Obudowują się oni społecznymi rolami, społecznymi formami, w których nie ma miejsca na emocje. No to tak brzmi jak taka właśnie sztywna skorupa, którą wnosi system patriarchalny, który jest niewygodny dla każdej płci i wprowadza bardzo dużo konsekwencji na wielu polach. Obraz mężczyzny macho odbiera widzenie różnorodnych form męskości. Tak, i w ogóle takiego sposobu przejawiania się niezakotwiczonego w teoriach genderowych. Mi się bardzo podoba takie podejście, które zaproponował Michał Pozdał, który jest seksuologiem i napisał książkę Męskie Sprawy, gdzie wspomniał o tym, że męskie jest to wszystko, co dotyczy mężczyzny. I tej definicji powinniśmy się trzymać. Myślę, że jest to idealne miejsce na krótką dygresję o charakterze politycznym, ponieważ obecnie rządząca partia ma fioła na punkcie obrazu rodziny, na punkcie wartości rodzinnych, tradycyjnych wartości rodzinnych, których nie spełnia właściwie nawet święta rodzina, która jest jej pierwowzorem. Dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że Józef przecież jest ojcem przybranym, dokładnie. Więc mamy rodzinę patchworkową. No tak, no i zjadamy się sami w definicji. Kolejnym przykładem, gdzie możemy zobaczyć bardzo dużo skutków socjalizacji i podziałów, będą bajki. Na bajkach się wychowujemy. Bajki, które były puszczane za naszych czasów, były bardzo monotonne, bo zawsze przedstawiały kobietę jako uległą księżniczkę, czekającą na swojego sprawczego księcia. Zawsze gotową do tego, żeby dać się porwać, dać się uwieść, też nigdy nie uwodzić, warto zwrócić uwagę, tak? Kobieta, która czeka, która jest dostępna, ale sama nie wykonuje żadnego kroku naprzód. Jakie jeszcze obrazy kobiet możemy obejrzeć w bajkach? Przede wszystkim kobieta, która dba głównie o siebie, swój dom. Ale czy dla siebie to robi? Zdecydowanie nie. No tak, no i tutaj przychodzi też kwestia przymusowej heteronormatywności, która jest związana z pewnym systemem transakcyjnym dotyczącym relacji seksualno-romantycznych. A więc te księżniczki, te wszystkie postacie w bajkach, no wcześniej tak było, w takich tradycyjnych, też myślę dużo tutaj o bajkach Disneya jednak, to były w ten sposób projektowane, żeby kobieta pokazywała wachlarz różnych swoich atutów, dzięki którym będzie mogła przyciągnąć samca i zatrzymać go w jakimś sensie przy sobie. Nie mieliśmy księżniczek, lesbijek, księciów, gejów. Zawsze to kobieta czeka na mężczyznę, żeby razem stworzyć wymarzony obraz heteronormatywnej pary, rodziny. Socjalizuje nas czas, który spędzamy w domu, a potem udajemy się do szkoły, która również ma na nas ogromny wpływ. Można powiedzieć, że to taka kolejna fala niewolnictwa. Należy tutaj powiedzieć, że od nie tak dawna mamy możliwość chodzenia do szkoły jako kobiety. Urządziliśmy sobie świat w taki sposób, że kobiety nie miały prawa głosu, nie miały prawa do edukacji. Dlatego Julia, ciesz się, że możesz chodzić do szkoły. UAM w Poznaniu zrobił świetną analizę wszystkich podręczników formalnych, które są obecne w tym systemie edukacyjnym, w jaki jesteśmy zanurzeni. Okazuje się, że na 1000 przedstawionych obrazowo, ilustracyjnie podmiotów 81% stanowią mężczyźni. Czyli reszta to kobiety? Nie. To byłaby jeszcze jakaś część, o której można by było jednak dyskutować. O prawie 20% to powiedzmy jest jednak jakaś reprezentacja. Widzimy ogromną różnicę, dysproporcję, no ale 20%. Otóż 13 kolejnych procent to są
Owszem, kobiety, ale zawsze przedstawione obok mężczyzny. Natomiast samych kobiet jest tylko 5% i są to obrazy głównie związane z anatomią i z fizjologią, czyli z takim bardzo materialnym podejściem do cielesności kobiecej. Na pewno słyszałaś, że dziewczynki nie potrafią matematyki. Zdecydowanie. Nauki ścisłe to nie są nauki kobiece. Ten jakże niesprawiedliwy stereotyp może prowadzić do samospełniającej się przepowiedni, jeżeli uwierzymy w to, że jako kobiety nie jesteśmy dobre w naukach ścisłych, automatycznie możemy wypadać gorzej na sprawdzianach. Możemy wybierać przedmioty, które nie są ścisłe tylko i wyłącznie ze względu na przekonanie o tym, że nie będziemy w nich dobre i nawet nie będziemy próbować. Płynnie przechodząc od wymiaru materialnego, warto zastanowić się nad tym, jak stereotypy pracują sobie online. Czyli na pewno nie może zabrać nam tutaj konstruktu nowych mediów, nowych i starych właściwie. Dzisiaj rozważamy tylko temat portali informacyjnych, dlatego że temat mediów jest to temat rzeka i na pewno zajmiemy się nim w innym odcinku. Portale informacyjne sztucznie dzielą kategorie ze względu na płeć, dając poczucie tego, że mamy kategorie męskie i kobiece. Chyba tych głównych portalach, które oglądałyśmy, kategoria horoskopów i ezoteryki była właśnie dedykowana specjalnie kobietom. Z kolei w męskich kategoriach najczęściej widzimy obraz kobiety. Mhm. No, a nie było mężczyzn w kategorii kobiet, prawda? Nie było. No właśnie. No, to jest interesujące. W kategoriach męskich najczęściej widzimy kobietę, która jest ukazana jako obiekt seksualny. I tutaj wychodzi nam bardzo ciekawa teoria, teoria uprzedmiotowienia, gdzie ciało kobiety jest socjalizowane i postrzegane jako obiekt seksualny. W kategoriach kobiecych kobieta przedstawiana jest jako opiekunka, matka, która powinna zajmować się domem, leczeniem oraz sobą. Te dwa skrajne obrazy kobiecego ciała, kobiecych potrzeb i ogólnej kobiecej reprezentacji w mediach klaryfikują nam zespół Madonny i Latecznicy. Kobiety pokazywane są jako dwie skrajnie przeciwstawne jednostki. Mamy kobietę wyuzdaną, obiekt seksualnego pożądania oraz Madonnę, matkę opiekuńczą, kochającą, wspaniałą kobietę. Przedstawienie takiego obrazu kobiet służy nie tylko męskim potrzebom, ale też tworzy podziały między kobietami. Tak, czy mogę pogodzić jednocześnie pozycję poważną, związaną z opieką nad kimś, a więc jakąś odpowiedzialnością, z jednoczesną potrzebą rozkoszy i przyjemności seksualnej? Bardzo często jest tak, że jeżeli chodzi o gabinety seksuologiczne, to spotyka się historie zazwyczaj mężczyzn, którzy wspominają, że bardzo jest im trudno jakoś te funkcje w swojej partnerce pogodzić jednocześnie i w taki elastyczny sposób zobaczyć człowieka i pozbyć się tej warstwy myślenia mitologicznego. Bo tak jak wspomniałaś o micie, tak, to właściwie też wynika trochę z biblijnego sposobu myślenia, ma to takie korzenie. A mit, jak wszyscy wiemy, krąży w nas i jest taki rozsiane pomiędzy naszymi zbiorowymi świadomościami, więc w jakimś sensie wszyscy to czujemy. Widzenie kobiety z perspektywy Madonny lub Latecznicy jest bardzo ograniczone. Żyjemy w świecie, w którym mamy miejsce na to, żeby połączyć obydwie pozycje. Tak, a bardzo dużo też pisze o tym nasza polska noblistka, zwłaszcza w Czułym narratorze, która wspomina o tym, że istotna jest dla niej właśnie, dla nas też, jako dla społeczeństwa, ta kategoria metaksy, która też już pojawiała się u Arystotelesa i u Platona, gdzie w czasie imprezy filozoficznej, na której oczywiście lało się bardzo dużo alkoholu, bo metaksa też w sumie jest taki alkohol, tak jakby pasuje, no, że Eros powiedział, że jest dzieckiem biedy i dostatku. I to właśnie jest takie inspirujące, żeby myśleć o tym, że różne na pozór przeciwstawne do siebie rzeczy mogą jednak funkcjonować w parze i się wzajemnie nie wykluczać, a bardziej nawet sumować i wprowadzać jakieś nowe rozwiązania. Takie eksperymenty myślowe mogą uelastycznić nasze procesy poznawcze, pozwolić na dużo lepsze odnajdywanie się w społeczeństwie i brak kategorycznego dzielenia i stereotypowego myślenia o grupie własnej i grupie obcej. No właśnie, teraz już tak płynnie właściwie przechodzimy do tego, co możemy zrobić,
żeby zapobiegać namnażaniu stereotypów? Bo jakie generalnie stereotyp ma konsekwencje? Tak jak na początku też odcinka wspomniałaś, że staramy się neutralnie patrzeć na ten konstrukt psychologiczny i pokazywaliśmy, jakie ma konsekwencje, głównie jeżeli chodzi o aspekty płciowe. A wcześniej w psychologii był bardziej patologizowany, ponieważ stereotypy prowadzą w kolejnej części, w kolejnym następstwie, jeżeli się skumulują i intensyfikują w świadomości międzyludzkiej, do uprzedzenia, a w najskrajniejszej formie do dyskryminacji. Często się zdarza w sytuacji dojazdów, kiedy prowadzą mężczyźni i na przykład są świadkami jakiegoś fatalnego kursu albo manewru właśnie takiego manualnego, i zastanawiają się, kto prowadzi ten samochód. I bardzo często, jakby ja w ogóle byłam obserwatorką takich zjawisk, że ktoś patrzy: o, kobieta, o, to wiadomo. I to bardzo się dziwili na przykład, kiedy sprawcą jakiegoś takiego incydentu był mężczyzna. A jak jest naprawdę? Okazuje się, że w 2019 roku 72% wypadków było przy udziale mężczyzn. Tylko 22% wypadków było z udziałem kobiet. Mhm. Tutaj trzeba by było na pewno jeszcze sprawdzić statystyki, jeżeli chodzi o to, ile kobiet, ile mężczyzn ma prawo jazdy i ile jakby aktywnie i regularnie też się przemieszcza za pomocą tego środka transportu. Myślę, że te dane i tak są bardzo istotne, jeżeli chodzi o wykazanie nieprawdziwości jakiegoś postulatu. Zdecydowanie udowodniono to, że kobiety jeżdżą wolniej, bezpieczniej. Co należy zrobić, aby minimalizować skutki stereotypów płciowych? Od razu się czuję tak. No myślę, że przede wszystkim powinniśmy ze sobą rozmawiać i czytać, bo czytanie też pogłębia empatię, o czym mówiłyśmy z Julią w odcinku o empatii, czy jest szkodliwa społecznie. I praktykować uważność, ale tutaj mam na myśli zarówno taki trening, o którym rozmawiałyśmy z kolei w ostatnim odcinku z Elizą na temat mindfulness, tego co ma na ten temat do powiedzenia neuronauka i psychologia, ale też myślę w tym momencie o takiej dyspozycji, postawie poznawczej, która skierowana jest na jakieś otwarcie, na jakąś próbę poszukiwania, a nie potwierdzania. Na szczęście w dzisiejszym świecie coraz częściej widzimy zmierzanie ku takiemu androgenicznemu funkcjonowaniu. Widzimy to, że możemy mieć zarówno sprawczość, wspólnotowość, ten sztywny podział na kobiet i mężczyzn coraz mniej obowiązuje w naszej mentalności. A przynajmniej tak nie ogranicza, tak? Bo zachowania zaczynają się mieszać, wymieniać, nie przynależeć do genderu. Ludzie zaczynają zastanawiać się, czy to płeć jest nam narzucona od początku, czy może jesteśmy do niej zobligowani przez to, jak zostaliśmy naznaczeni na samym początku urodzin. Obecnie temat płci jest tematem bardzo burzliwym, szczególnie środowiska konserwatywne próbują utrzymać ten sztywny podział na kobiety i mężczyzn, a jak wiemy, jest on niezwykle szkodliwy. Tak, mnie najbardziej wkurza mówienie o tym, że istnieje coś takiego jak naturalna kobieta, bo zastanawiam się jakby, czy istnieje w ogóle jakiekolwiek kryterium, które łączy absolutnie wszystkie kobiety na świecie? Nie. No właśnie, nie ma takiego kryterium. Więc powinniśmy dzisiaj zdecydowanie wychodzić. Ja teraz tutaj będę kaznodzieją, tak? Kaznodziejką. Należy wychodzić poza definicję. Znaczy ja jestem w ogóle ogromną fanką teorii wywrotowych, czyli tego, żeby szukać pęknięć w absolutnie wszystkich poglądach, które sobie tak od tak po prostu przyjmujemy i z taką łatwością przechodzimy do porządku dziennego, tak? Z różnymi jakby naszymi przekonaniami, że przestajemy po prostu zastanawiać się nad tym, bo jest to dla nas oczywiste. Dlatego jesteśmy za czym? Za tym, żeby uwidaczniał się jak najczęściej głos osób wymykających się z sztywnych kategorii płciowych. Tak, i jesteśmy też za kulturą dyskusji. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Odsłonie, w której z Izabelą miałyśmy okazję pierwszy raz się pokazać razem. Subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie lajki, jeżeli Wam się podobało. Zapraszamy Was też na naszego nowego bloga psychoklasy.pl. Znajdziecie nas również na Instagramie, YouTubie, Facebooku. Zapraszamy do kontaktu. No jest taki kociołek rzeczywiście, teraz prawie rozpleniłyśmy się wszędzie, więc niedługo jak będziecie otwierać lodówkę, to chyba też wyskoczą psychoklasy. No to do zobaczenia. Cześć.